Serwis informacyjny 19 kwietnia, Edyta Nawrocka, zapraszam Państwa. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina zostało nieodpłatnie przejęte od Skarbu Państwa przez Samorząd Województwa. Transakcja wpisuje się w zapis Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Obecnie oficjalnym właścicielem zespołów uzdrowisk jest województwo dolnośląskie. Zanim doszło do przejęcia, samorząd dokładnie przeanalizował i ocenił sytuację spółek. Kierowaliśmy się przede wszystkim, podejmując decyzję o przejęciu tych uzdrowisk, strategią województwa, którą niedawno przyjęliśmy, w której jest zapisane, że turystyka to dla nas filar rozwoju, a w tym turystyka uzdrowiskowa. Na tym potencjale zabytków, atrakcji turystycznych, uzdrowisk chcemy budować ten nowy obszar wzrostu na południu. I to była ta główna determinacja. Jak podkreślają przedstawiciele władz województwa, uzdrowiska powinny być bardziej atrakcyjne dla klientów komercyjnych i należy je dostosować do wymagań prawa i oczekiwań NFZ-u i ZUS-u. W 5-letnim planie do roku 2018 zaplanowaliśmy zainwestowanie 50 milionów złotych po to, żeby zmienić strukturę pracjuszy na bardziej komercyjnego, żeby te przychody były bardziej stabilne, dlatego że kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia cechuje coraz większy brak przewidywalności, czy one będą utrzymywane z roku na rok. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. dysponuje 770 miejscami w 11 obiektach uzdrowiskowych. Każdego roku kurort odwiedza około 15 600 osób, z czego blisko 70% to kuracjusze skierowani do Szczawno-Jedliny przez NFZ. W ośrodku zatrudnionych jest 294 pracowników. Alternatywa nieprzejęcia tych uzdrowisk wiązałaby się najpewniej z likwidacją tych spółek, czyli stracilibyśmy miejsca pracy i również miejsce, w którym wytwarzany jest podatek. Podatek, którego przypomnę, są budowane drogi, szpitale. Więc to z punktu widzenia rozwojowego aglomeracji wałbrzyskiej w przypadku uzdrowiska Szczawno-Jedlina ma ogromne znaczenie. Uzdrowisko produkuje naturalną wodę mineralną Anka na bazie wody leczniczej ze źródła w Szczawnie Zdroju oraz wody lecznicze Dąbrówka i Mieszko. Sprzedaż wód stanowi od 2,3% do 2,7% przychodów spółki rocznie, a koncesja na eksploatację złóż wód leczniczych w Szczawnie Zdroju jest ważna do 2042 roku. Obecnie trwają też prace nad przedłużeniem koncesji na eksploatację złoża w Jedlinie Zdroju. Leczenie odbywa się tu w oparciu o szczególne walory klimatyczne i wody mineralne. Nie bez problemów przebiegają prace renowacyjne na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Jak zapewnia dyrekcja, po ostatnich kłopotach z wykonawcą i autorem projektu, prace powoli wychodzą na prostą. W tej chwili na terenie obiektu pracuje około 100 osób, a gmina Wałbrzych na bieżąco ogłasza nowe zamówienia, m.in. na wykonanie robót dodatkowych w obiektach nr 1, 7, 8 i 9, termomodernizację budynku nr 1 czy na ochronę fizyczną całego obiektu. Najważniejszym osiągnięciem ostatniego czasu jest wyłonienie nowego projektanta, który z kopyta ruszył tutaj z pracami i nadrabiamy powoli ponad półroczne zaległości projektowe, które spowodowały, że budowa trochę zwolniła. Wkrótce mają być ogłoszone dalsze przetargi. Prace projektowe i projekty wykonawcze mają być złożone do urzędu w czerwcu, pod koniec czerwca. W związku z tym po przeanalizowaniu i odebraniu formalnym tego wszystkiego, po jakimś miesiącu będą się pojawiały, czyli na początku wakacji będą się pojawiały pierwsze przetargi. Prace trwają m.in. w budynku warsztatów i kuźni, który ma być całkowicie gotowy pod koniec czerwca. Budynek numer 11 jest już oddany. Kończą się prace projektowe i ostatnie uzgodnienia w budynkach numer 7 i 9, gdzie zaczął już działać wykonawca. Budynek numer 8 jest też już w fazie wykończeniowej. Najgorszy był czynnik ludzki, to znaczy i jakość poprzedniego projektanta i fakt, że firma Integer zbankrutowała i zostawiła właśnie te trzy budynki, pomiędzy którymi stoimy, w fazie takiej w zasadzie początkowej. W związku z tym procesy inwentaryzacyjne i jakby wady projektowe poprzedniego projektanta w fazie końcowej są i to było jakby przyczynkiem największego opóźnienia całego założenia. To wszystko spowodowało powiększenie zakresu prac i rzecz jasna kosztów. Jak mówi dyrektor, to że Stara Kopalnia uzyskała pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 11 milionów złotych, pomogło rozwiązać część problemów. Pracujemy nad dalszymi
sposobami finansowania. Gdzie tylko możemy, to składamy wnioski do Unii, do Marszałka, żeby to wspomóc. W tej chwili został złożony wniosek o wyposażenie części muzealnej w uzbrojenie jej jakby w multimedia na ponad 3 miliony złotych. Mamy nadzieję, że to zostanie przyznane. Jak mówi Mirosław Brożek, z powodu opóźnień i problemów z wykonawcą i projektantem okazało się, że 52 miliony złotych przeznaczonych na starą kopalnię może być za mało, nawet jeśli doda się do nich 11 milionów przyznanych przez ministerstwo. Kołdra jest trochę za krótka, także musimy cały czas szukać i oszczędności z naszej strony, żeby ten budżet nie rozdmuchiwać za bardzo, i dodatkowych środków na zakończenie tej inwestycji. Przypomnijmy, że Park Wielokulturowy Stara Kopalnia to projekt odrestaurowania pozostałości po dawnej kopalni węgla kamiennego Julia i stworzenie na tym terenie dwóch tras turystyczno-muzealnych, dotyczących górnictwa i wiążących się z ceramiką i szkłem. Plany są rozległe. Historia kopalni, związki z rewolucją technologiczną XX wieku, pokazy katastrof górniczych, udostępnienie sztolni, centrum ceramiki z warsztatami, stałe i czasowe wystawy, pokazy technik ceramicznych, rekonstrukcje i animacje. W Centrum Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy oglądać można wystawę pod tytułem Przyroda wokół nas ze zdjęciami Krzysztofa Żarkowskiego. Podczas wernisażu fotograf opowiadał o swojej pasji i gatunkach ptaków, które nas otaczają. Krzysztof Żarkowski, z zawodu leśnik, z zamiłowania fotograf. Jego zbiory liczą wiele tysięcy fotografii, ponieważ zajmuje się tym już od 30 lat. Podczas wystawy mogliśmy oglądać zaledwie namiastkę tego, co wypracował przez lata. Na co dzień zajmuje się fotografią reporterską, jednak każdą wolną chwilę poświęca swojej największej pasji, fotografii ornitologicznej. Dlaczego wybrał właśnie ten nurt? Popatrzmy na każdego ptaka. Czy to nie jest każdy ptak latający, jest lecący, jest ideałem dla mnie? Skrzydło, anatomia, linie, spójrzmy na grzbiet, skrzydła, nogi, głowę, upierzenie. To jest jakby ideał obrazu przyrodniczego dla mnie. Dlatego od dzieciństwa, od najmłodszych lat mnie ptaki fascynowały. Jako pewien ideał przyrodniczy, prawda? Jak jeszcze pooglądamy sobie ptaki w locie, czasami udaje mi się dobre zdjęcia takie wykonywać, wtedy widać nawet taką poetykę ptaków. I tak naprawdę chyba o to w tym chodzi. Fotografia przyrodnicza wymaga nie tylko specjalistycznego sprzętu, jak na przykład mocno przybliżających obiektywów, dzięki którym można robić doskonałe zbliżenia bez konieczności podchodzenia blisko do płochliwych ptaków. Jednak aby zrobić dobre zdjęcie, nieraz trzeba godzinami czekać na odpowiednią okazję. Potrzeba na to wiele cierpliwości i determinacji. Zależy, co sobie zadamy. Są tematy proste i tematy trudne. No, orła przedniego, jakbyśmy chcieli sfotografować mieszkając w Wałbrzychu, to raczej jest to niewykonalne. Jeżeli chcemy zrobić pliszkę siwą ptaka pospolitego, który żyje sobie nad rzeczką, czy gdzieś spaceruje między domami, to żaden problem. Można ją zawabić, można używać różnych forteli, żeby zrobić takie interesujące zdjęcie. Więc zależy, jaka jest tematyka. Są tematy bardzo trudne, które trzeba wręcz latami realizować i w końcu dochodzimy do czegoś. Każde zdjęcie opowiada pewną historię. O wszystkich autor mógłby opowiadać godzinami. Poprosiliśmy jednak, aby spośród tych prezentowanych na wystawie wybrał jedno szczególne, z którym wiąże się ciekawa historia. Mogę wskazać tu takie zdjęcie z krogulcem, który uporował Rudzika. Nie sądziłem, że w tak dosyć łatwy sposób udało mi się zrobić to zdjęcie. Otóż zauważyłem, że samiec krogulca wybrał sobie taki jeden pieniek, na którym znalazłem ślady, gdzie często przylatywał. No więc się zasadziłem przy tym pieńku. Oczywiście nie wiedziałem, że przyleci, bo skąd mogłem wiedzieć? Takich pieńków jest cała masa w lesie. Ale wybrałem ten z jakiegoś powodu, ukryłem się pod siatką maskującą i po pół godzinie wręcz ten ptak przyleciał. I stąd też oto tutaj wykonane to zdjęcie pokazujące tą niezwykłą historię, która raczej w innych latach, jak robiłem, próbowałem, nie zdarzyła się już więcej. Wystawa została zorganizowana z okazji obchodów Święta Ziemi. Można ją oglądać w Centrum Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. 16 godzin lotu dzieli dwa miejsca, którym poświęcone były prezentacje multimedialne zorganizowane w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Pierwsza przeniosła uczestników spotkania do stolicy Czech, druga do odległego Nepalu. Prezentację Praga w ogóle i szczególe prowadził miłośnik turystyki Grzegorz Rozpędowski. Uczestnicy spotkania poznali historię, kulturę oraz najciekawsze turystyczne atrakcje stolicy naszego południowego sąsiada. Praga jest miastem wielkości o powierzchni około 300 km2. Z tych 300
może na jednej piątej powierzchni znajduje się zespół budynków, które właściwie stanowią pełen przekrój historii, sztuki, świata, można powiedzieć. Także nawet nie próbuję wymienić choćby najważniejszych zabytków. Wszystkie są ważne. Ilekroć ktokolwiek będzie w Pradze, tyle razy zobaczy tam coś nowego. W drugiej części spotkania Ryszard Malesza zaprezentował autorską diaporamę Mój Nepal. Kraj ten jest nieustannie odwiedzany przez rzesze alpinistów pragnących zmierzyć się z najwyższymi szczytami świata. Po zakończeniu pokazu jego autor odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez przybyłych widzów. Była to wyprawa mojego życia. Same Himalaje, wiadomo, jaka to magia, jakie to góry, jaka tam roślinność. Coś niesamowitego. Szkoda tylko, że tak późno zacząłem jeździć po tych pięknych górach, ale mam nadzieję, że to nie ostatni raz jeszcze pojadę. Prezentacje turystyczne organizowane są cyklicznie w ośrodku społeczno-kulturalnym na Podzamczu. Odbywają się raz na 2 miesiące przy współpracy klubu wędrowca PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Niezbyt wesoła informacja napłynęła w mijającym tygodniu z huty szkła Saint-Gobain w Wałbrzychu, gdzie powstawało szkło ornamentowe. Zakład należący do światowego koncernu niestety przestał istnieć. Pracę straciło ponad 70 pracowników, często z długoletnim doświadczeniem, a miejsce, gdzie od dziesiątek lat w Wałbrzychu mieściła się huta szkła przy ulicy Wrocławskiej, pozostanie przynajmniej na pewien czas puste. To pierwszy, mam nadzieję, że jedyny i ostatni efekt światowego kryzysu w różnych branżach, który czy tego chcemy, czy nie, czy nam się podoba, czy nie, przewala się przez całą Europę i tak naprawdę cały świat. My też go odczuwamy w mniejszy lub większy sposób. Mam tylko nadzieję, że dzięki wysiłkom Powiatowego Urzędu Pracy uda się dla tych wszystkich, którzy stracili zatrudnienie w hucie szkła, znaleźć nową pracę. Mamy w telewizyjnym programie The Voice of Poland swojego reprezentanta Ziomala, Wałbrzyszanina, który urodził się w naszym mieście i mieszka na Starym Zdroju. Jurand Wójcik zaczynał w zespole Niebo, teraz ma swój zespół Kreuzberg. Na próby spotykają się w Krakowie i tam przygotowują się do nagrania swojej płyty. Natomiast w tej chwili, jak powiedział mi Jurand, całą energię, całą uwagę skupia na programie telewizyjnym, który jest dla niego ogromną szansą, bo mówi, nie jest już taki młody, ma 37 lat, więc to jest szansa ostatnia, jak uważa. I trzeba ją koniecznie wykorzystać. Jurand przeszedł etap bitwy, zwyciężył w tym etapie. W najbliższą sobotę 20 kwietnia okaże się, czy przejdzie do programów na żywo. Jeżeli tak, zachęcam bardzo serdecznie do kibicowania naszemu ziomalowi, do wysyłania SMS-ów, bo o sukcesie w tym programie decydują SMS-y widzów i od 27 kwietnia, od etapu programów na żywo, będzie można głosować SMS-ami. W telewizji podany zostanie numer i treść SMS-a, jaki będziemy mogli wysyłać na Juranda Wójcika z Wałbrzycha. Ruszyła kolejna kampania zmierzająca do posprzątania Wałbrzycha. Taka akcja zostanie zorganizowana w sobotę 20 kwietnia. Miasto zapewnia narzędzia do pracy, rękawice, worki i zapewnia też, że wszystkie te śmieci, które ludzie chcący uczestniczyć w tej akcji pozbierają, zostaną zebrane przez specjalne samochody z firmy sprzątającej, ale oprócz tego też prezydent zapewnił, że zostały zaangażowane do sprzątania Wałbrzycha zupełnie nowe urządzenia, specjalne duże zamiatarki, polewaczki, bo takich rzeczywiście przez całe lata na ulicach Wałbrzycha nie było widać. Wydaje mi się, że apel jest zasadny, bo rzeczywiście jeżeli każdy z nas w swoim własnym otoczeniu sprawi, że będzie czysto, że weźmiemy tę miotłę, wyjdziemy na godzinę na zewnątrz i coś tam pozamiatamy, zgrabimy, wyrzucimy, włożymy do worka i odłożymy na odpowiednie miejsce,
to rzeczywiście miasto będzie wyglądało zupełnie inaczej. I to nie chodzi o to, żeby wyręczać jakieś służby, bo one swoje zrobią, ale bałagan po zimie jest tak duży, że no rzeczywiście pomoc każdego z nas się przyda i tak mi się wydaje, że chyba nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli trochę coś tam pozamiata. Firma Prefabrykat z Miłkowa wygrała przetarg na dokończenie budowy Term Cieplickich. Wykonawca nie może jednak podjąć działań, ponieważ inny z oferentów złożył sprzeciw na decyzję podjętą przez komisję przetargową. Termy Cieplickie, flagowa jeleniogórska inwestycja, najprawdopodobniej w ciągu pół roku zostanie dokończona. W marcu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie pozostałych robót, a chętnych na podjęcie się tego zadania było 4 oferentów. Komisja przetargowa sprawdziła, które firmy spełniają wymogi. Te firmy zostały dopuszczone do dalszego etapu. Została przeprowadzona procedura polegająca na ocenie, która firma proponuje najniższą cenę, bo to kryterium było przyjęte przez komisję konkursową. Została wskazana firma, która najniższą cenę zaproponowała. Przetarg został rozstrzygnięty na początku kwietnia, a wybrana została firma Prefabrykat z Miłkowa. Jeden z oferentów złożył jednak protest, twierdząc, że w przetargu pojawiły się nieprawdziwe dane, jakoby podjeleniogórskie przedsiębiorstwo nie miało wymaganego doświadczenia. W tej chwili odwołanie rozpatruje KIO. Na 22 wyznaczył posiedzenie. Także w 22 w Warszawie dowiemy się, czy Krajowa Izba Odwoławcza pozwoli nam powtórzyć czynności i dopytać i ewentualnie rozstrzygnięcie, nie wiem, czy ponowić poprzednie, czy też będzie zmienione, bo trudno to przesądzić, prawda, jakie dokumenty dostaniemy. Wykonawcy pozostaną głównie roboty wewnątrz kompleksu. Zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez Komisję Inwentaryzacyjną wynika, że do zrobienia pozostało około 30% prac. Czas na oddanie inwestycji wyznaczony został na koniec bieżącego roku. 6 miesięcy będzie miał generalny wykonawca na dokończenie prac budowlanych. Czyli im szybciej zostanie podpisana umowa, im szybciej będzie mógł wejść na plac budowy, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że będzie mógł dotrzymać tego terminu, no bo wchodzimy w tej chwili w najlepszy okres budowlany, jeśli chodzi o warunki budowlane. Większość prac do zrobienia jest wewnątrz budynku, ale na zewnątrz też zostały pewne prace do dokończenia, więc dobrze, gdyby generalny wykonawca miał możliwość dokończenia tych prac przy sprzyjających warunkach pogodowych, a nie na przykład późną jesienią, gdy zaczną się śniegi i deszcz. Pierwotnie Termy Cieplickie miały być gotowe do 30 października ubiegłego roku. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50.